Ja reżyserem chciałem zostać wcześniej, tylko pojechałem na egzamin do szkoły filmowej i w Łodzi, no dla mnie ta szkoła nie miała jednak nic wspólnego z klimatem, który wyniosłem ze zdjęcia z Polańskim, czyli z budynku, który tętni życiem, gdzie jest jakaś wymiana myśli, ludzie się rozwijają. No ja widziałem trochę taki wymarły moloch. Egzamin nie dostrzegał dla mnie o jakimś yy, talencie, no tylko były pytania w stylu, czy widział pan jajo węża. Ja mówię, no nie widziałem, ona mówiła, nazwisko Bergman, coś Panu mówi. Więc ja powiedziałem, no wie Pani, Bergman to jest reżyser, którego ja oglądam teraz w cyklu Mistrzowie Kina, ja mam swoje filmy i reżyserów, których Pani nie zna. No i to była reakcja bulldoga, egzamin się skończył. Więc stwierdziłem, że chcę mieć, bo reżyser to jest jednak zawodowy dyletant trochę, czyli gość, który się musi znać na wszystkim, no bo reżyseria jest jednak fuzją sztuk. I yy, jednocześnie na niczym. I socjologia wydała mi się idealnym rozwiązaniem, jeśli chodzi o takie rzetelne wykształcenie humanistyczne. Kompletnie tego nie żałuję, to mi bardzo gdzieś tam utworzyło głowę. I do tego równolegle poszedłem na studia dziennikarskie z tym zamysłem, żeby się nauczyć reportażu, dokumentacji, yy, historii do yy, moich przyszłych filmów.